Witam bardzo serdecznie w grze Alien Infiltration na Commodore C64. Gra wydana w 1998 roku. Przynajmniej pierwsza część. Gra tak naprawdę składa się z czterech części, które będę chciał tutaj zaprezentować. No i zobaczmy, co tutaj mamy. To UFO, które tak lata, to jest nic innego jak taki przerywnik, dający do zrozumienia, że jeszcze coś się tak jakby doczytuje albo gra nad czymś myśli. Czyli jesteśmy tutaj jakimś detektywem. To jest gra tekstowa generalnie, ale oparta na wyborze opcji, a nie na zasadzie wpisywania konkretnych wyrazów, tak jak klasyczne gry tekstowe mają, przez co są dość trudne do ogarnięcia. No dużo trzeba czytać w tego typu grach, to jest pewne. Jesteś Lizon, jakimś reporterem, detektywem w jakimś jeszcze głównym magazynie, tak? Nowości. Czyli cotygodniowe nowości, okej, okay, nowości. Ej, prawie powiedziałem na gości, no okej, okay, dobra. Zdarza się. Tak, jesteś w domu i badasz coś tam, sprawę związaną z jakimiś, chyba microwave, to są jakieś takie fale. Microwave Popcorn and Old Movies. Stare filmy. I nagle zaczyna dzwonić telefon. Spacją klikamy sobie, aby przejść do kolejnego tekstu. Kent Olsen do nas dzwoni. Obecnie mój najlepsze uliczne źródło, tak? Twoje najlepsze uliczne źródło. Nie uwierzysz, co ja złapałem w tym czasie. Lepiej przyjdź i zobacz, i spotkaj się ze mną. Jestem tu i tu, przy tej ulicy. Dobra, dajemy spację, teraz wtedy myśli. Dopóki są te UFO, jak przestaną, to wtedy pojawia się kolejny screen. I mamy tutaj trzy opcje do wyboru. Możemy się poruszać się kursorami strzałek, enterem zatwierdzamy albo spacją. Take a cab to the rally. Kurczę, dużo wyrazów pewnie nie będę wiedział. Tutaj jest tak. Pociąg i zostaw w domu na noc. No chyba w domu raczej nie będziemy zostawiać. To wybiorę pierwszą opcję. Zobaczymy, co się wydarzy. Tolsen agitate, nie wiem, czy agitacja jakaś. On chce zachować jakieś tam swoje interesy. On mówi ci, że tam jest, są bardzo dziwni ludzie biegnący po mieście i kupujących jakieś toksyczne rzeczy. Myśli, że są terrorystami. Jeżeli oni byli w rządzie, więc coś tam robią, nie kupują, nie wiem, trudno powiedzieć. Tak, czyli tutaj mówi, że jakiś Pete Weary, to jest dobrze zapisywać sobie niektóre nazwiska. That's the man to see Peter Hanks out of Murphy's, but he won't help you. To jest mężczyzna, którego trzeba się z nim zobaczyć, ale uważa, że Murphy nie pomoże. I tak, tutaj do Marwaya możemy jeść. Ride cab to Weary Warehouse. Borrow a car from a friend. Pożyć samochód od przyjaciela. No dobrze, może pożyczymy samochód od przyjaciela. Dobra, czyli wskakujesz do apartamentu kolegi. Kelly nie zadaje żadnych pytań.
Wishes you luck. Dobra, czyli daje nam kluczyki i wraca do łóżka. Okej, no to dość szybko udało się samochód zdobyć. Dobrze, coś się wczytało, wciskam spację, ale jeszcze nic się nie dzieje, może Enter. Dobra, Enter zadziałało. A, czyli spędziłem ponad godzinę czekając na Uirego, aby się pokazał, tak? Można było czekać całą noc. Having already paid all sense, czyli musząc zapłacić byłej dziewczynie Tolsena. Ejku. Ale Murphy isn't light of heaven. Would just tak do was dwa. Czyli jakiś bar tutaj topless jest. Pojawia się jakiś. Lacey Loon suddenly gives three short, sharp whistles, muscles, weary. Jakiś kurczę jest muskularny, weary. Jakiś król przybył. You carefully studied this specimen. He definitely looks like that. Wygląda jak jakiś taki twardy koleś. Jego twarz to jest mapa dzikości. Więc no, tutaj trzeba wszystko czytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. I mamy kilka właśnie. Kilka opcji. Czy pieniądze za informację? Użyj siły, żeby przestraszyć Uriego. Chyba nie byłby to dobry pomysł. Keep quiet. Może stulę gębę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czyli odważnie przechodzić do połowy. When a figure steps out of a. No, jak to staje w drzwiach. Just can't keep out trouble, right? Where do you get these lines, Clark? You retort, you're straight out of a comic book. Wsiadaj do mojego samochodu. Dobra, wchodzę do jego samochodu. Tutaj coś o gliniarzach. Don't be a Clark, you tense, I'm trying to keep you out of harm's way. Kurczę, nie znam tego angielskiego dobrze. Co oznacza, że jest aresztowany? Dobra, zobaczmy. 5 godzin później i godzinę przed wschodem słońca twój chłopak Kelly pulls you out of jail. Dobra, chyba wyciągnął mnie z więzienia. Wyglądasz nieszczęśliwie, bawiłem. Okej. Pound last night, so he has to. Dobra, lećmy dalej, bo to strasznie się przedłuża taka grana. No i teraz tutaj mamy. Można się przespać, można znów pójść do Uirego Warehouse'a albo zlokalizować tego kolesia. Dobra, dawaj tego kolesia zlokalizujmy. Okej, mamy jakieś tu miasteczko. Lacey Sloan Apartment, go to other strip bars. I bar Murphy'ego. Powróć. Nie, może wejdziemy na ten apartament. Lacey jest bardzo niezadowolona. Ale pozwala ci jakkolwiek. You see luggage, czyli jakieś ubrania, ale sobie busy packing, czyli pakuje się. Czyli zamierzam wyjechać z miasta. I'm going to my sister's in. Jadę do siostry do Kalifornii. Nie rozmawiajmy o tym, czy sięgasz po
portfel i dajesz jej jakieś tam notatki na szczęście czy coś. Race is delighted, she gives you a hug, czyli przytula cię coś tam. Mam coś dla ciebie. Mówi coś tam do bagażu, coś tam przychęcie. Daje mi kartę biznesową. To jest BizCas. Can I have it help? To jest, że to może pomóc. Ok, dobra. Office Bell Building, czyli do biura możemy iść. Keep searching for Weary. Poszukaj mi Weary'ego. Dobra. I poszła do domu. Samochód nagle się zatrzymał. Pete Weary! Jest Pete Weary! Ain't a strange man bark at me, Mr. Weary. Nie mam całego czasu, coś tam. Tu krewiemy shake of cops of make a run for park. Refuse the offer. Wsiadaj do samochodu. Biegnij przez park. Może pobiegniemy przez park. Queen of him, you begin to feel like a fool. Czyli, wyglądam jak głupie ze start home again, but this has been expensive evening. Dobra, do domu jedziemy. The same sour pie. No, i Simulator Limited. I tak to właśnie wygląda taka gra. No, trzeba tutaj dużo czytać. Trzecia możliwość jakaś jest. Idź do dziwnego budynku. Go to Weary's Warehouse with Kali. Dziki weekend z Kali. Ciekawe, weźmy. Dobra, co to będzie? You can go to Wonderful Caribbean Island. Dobra. Na piękne Wyspy Karaibskie, tak? First night out, you are dancing. Czyli tutaj tańczymy, bawimy się i tak dalej. You have been stabbed to death. Aha, czyli przegrałem jednym słowem startowe. Bo tak, w tej grze można też zginąć, można zostać uduszonym i tak dalej, i tak dalej. Różne są sytuacje. No nic, ja w takim razie wczytam część kolejną. Jest i część druga. Ta akurat część została wydana w 1999 roku. Jakaś muzyczka sobie gra. No i znowu mamy kupę czytania. Teraz jestem jakimś rajem Venkubem. Czyli w każdej części chyba gramy inną postacią. Jakimś detektywem tutaj jestem. 3 tygodnie temu ty i twój partner James Clark prowadziliście dochodzenie w metropolii Dockside, jakieś tam morderstwa, tak? Your primary suspect was Pete Weary, the Garbage King. Aha, czyli tutaj cały czas się przewijają te osoby, które były też w pierwszej części. Lee Lizon. To ta, którą graliśmy w pierwszej części. Czyli gwiazda reporterów. Walk right into the strike on Weary's Dockside Warehouse. Czyli przybyła do ciebie, są klasą swoją. If you want to track to the water treatment plant. Dobra, lećmy dalej, bo dużo wyrazów nie rozumiem. Coś jakieś roślinie, coś tam. Plant suffered a series of explosions after they entered the building. Jakieś tutaj eksplozje były. To jest dobre dla tych, którzy uczą się angielskiego.
She won't talk about the plant except to say she was abruptly separated from Craig. Still missing. Dobra, ciągle go nie ma. Idźmy dalej. No, widzę, że to wprowadzenie jest dość długie. Ciało twojego partnera zostało nigdy recover, nieodzyskane z tego wybuchu, tak? Garbage. King Query disappeared, but showed up days later. Zniknął, ale tak jakby pokazał się dzień później, flooding the subway, oficjalnie the case of closure. Oficjalnie sprawa została zamknięta, ale ty nie możesz spocząć chyba na laurach i trzeba chyba to rozgrzebać wszystko. Nie wiem, czy to jestem ja. Check out keep start dropping a snitch at Murphy's. Check out Kent Olsen's place. Dobra, może sprawdzimy. Sprawdzimy to miejsce tego Tolsena. Ale coś tutaj się pokićkało, bo nic nie chce zadziałać. Właśnie wczytała się część trzecia. Dość nietypowo się zaczyna. Jak widać, zaczyna się wszystko budować w taki dość charakterystyczny sposób. Teraz jesteśmy Jamesem Clarkiem, też detektywem. Trochę inna czcionka, jak widać. You are wet and, tak, jestem mokry i lepki. Ktoś podaje ci ręcznik i pyta o twoje imię. Bierzesz ciuchy, ubierasz się szybko. So you are moving through strange, idziesz przez dziwne korytarze i wtedy long series of dark and smelly tunnels. Przechodzisz przez serię ciemnych i śmierdzących tuneli. Zginąłeś, Clark. Ja nie mogę przywrócić twojego życia, ale dam ci drugą szansę i nowe ciało ze starą pamięcią. Czyli tutaj jest coś, co jest związane z klonowaniem w tych grach, bo to jest gra science fiction, na to wygląda. Dobra, czyli, a nie, jemu się to chyba śniło, tak? You shake off the dream and stumble into the bathroom. I szedłeś do łazienki. Stranger looks back at you from the mirror. Dziwnie wyglądasz, tak, przy lustrze. If your younger self you see reflected. To jest twoja młodsza osobowość, więc reflektuje się, zreflektował, tak? Czyli sny były prawdziwe. Dobra, idźmy dalej. Co my tu mamy? Call when keep your partner. Dobra, pogadajmy z partnerem, co ma do powiedzenia. Czyli tak, do jego domu. Kobieta, tak, zadzwoniłeś do domu Reja. Kobieta odpowiedziała w telefonie. Coś tam powiedziała. O jakimś funeral, nie wiem, co to znaczy. Funeral był dziś rano. Who you are? Pyta, kim jesteś, więc odkładasz szybko słuchawkę. No i co dalej? Drop in our 5 lab tech, nie wiem, do laboratorium jakiegoś, Cold Division headquarters, drop the storm cyber cave. Mogę iść do jakiegoś. Dobra, jeśli znalazłeś tam jakieś tego, o, jakąś broń mamy, sper, aha, to jest chyba ten gaz taki, więc to wszystko zabrał, zanim opuścił swój apartament, zakonserwować trzeba pieniądze. Dobra, lecimy dalej. Czyli znowu zasnął teraz w pociągu. Teraz tak, ty i czerwonogłowy reporter jesteśmy w jakiejś dziwnej fabryce.
Ludzie chyba spoglądają na was, tej Alejandro, mają te same twarze. Mam jakieś problemy, ma gościu. Postanawiasz, nikt in to his apartment. Ja it's his brother, you quickly explain that. Prawda jest trudna do uwierzenia. Go back to the venue. Dobra, coś tam troszkę. Nick przeprasza, że był nieprzyjemny. He wasn't well and I'm willing to tell you everything. Chcę powiedzieć wszystko, co wie. Omówi o jakimś promieniu, który został wynaleziony. Peter Willis Beast Contacts. A nie, Ray to jest jakieś imię. No tak, a czasem Ray też oznacza to. Ray nie żyje. He was planning to break into Luther's Corp local office using access code. No właśnie, tutaj dobrze jest te access kody sobie spisywać, bo jeśli nie spiszemy, to później trudno jest 2, 4, 6, 8, 0, 1. Trudno jest później wrócić do takiej rozmowy. Wewnętrzne, Nick tell you running the post, Goodman. Dobra. Colon all time face. Dobra, dawaj. Gra jest doczytywania, więc doczytywana, więc nieco to trwa wszystko. No ale cóż. You know, tonight is a snitch night, so from working, mówisz, że co you got. Dobra, czyli poszliśmy do apartamentu chyba Marfiego. Czy jesteś pewny, że on śpi, tak? Golden grow and you ring from you are right on the money. Dobra tam. Trzeba by na spokojnie, o jaka gęba. You flash a ten spot and Gordon and introduce yourself as Jeremy Clark, younger brother to yourself. Czyli rozpoznał mnie jako Jeremiego Clarka. He buys it and invites you in. A good wejścia do of later, you know, Lacey's sisters and Emon. Dobra, lecimy dalej. Lacey Lund was Kim Wilson girlfriend. Dobra, czyli Lacey Lund była Tolsena dziewczyną, tato z pierwszej części. Tolsen był reporterem ulubionym, tak, przez nią, no tak, powiedzmy, że dobrze to tłumaczę. Tolsen nie żyje. O, ciekawe. Break into Lison's home area. Go to start over cyber cave. Shell out more cash to snim. Może to. In that your late partner drop it on a guns. Aha, czyli tutaj daje mu kasę, a on nam daje informacje. Dobra. You drop it on a guns. Więc nie będę tak szybko, będę tak mniej więcej tu próbował się zorientować, o co w tej fabule chodzi. Oh, well, you didn't think much would come from this side trip. You knew your options. Jakieś opcje mi tutaj daje, no? Ciekawe jakie. Visit Crime Lab, tak, dobra. Przejdźmy do laboratorium. Czyli tutaj już chyba tak jakbym się wrócił. Na to wygląda. Tak, znów zasnąłem, no i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie chcę mi się już tego wszystkiego od nowa przerzucać, więc wczytam ostatni odcinek. Jestem teraz w części czwartej.
Ta, jak i poprzednia, była wydana w tym samym roku, czyli w 2000, więc nie jest to jeszcze taka bardzo stara gra. No, teraz znowu się wcielam w postać Lily Zone. Dobra. No, miesiąc temu skontaktowała się z Tolsenem, Toxic Dumping jako terroryści i tak dalej. James Clark, dobra, together you want to really savage plant where you saw alien spaceship and were attacked by clones. Czyli właśnie tutaj są obcy i zaatakowani byli przez klony. Jeden pomógł mi tobie uciec, tak? Tolson, jakkolwiek tego ranka Tolson był martwy, więc gdzie był Weary, tak? I James Clark też James Clark jeszcze zaginął. Bez żadnych dowodów na swoją historię i prawda była zbyt dziwna do uwierzenia. Zdecydowałaś milczeć. To milczenie jest złotem. Which ticked off right when Cube Clark's partner. Kilka tygodni później zobaczyłaś fotografię Rexa Lutela, dziwnego, tajemniczego milionera, otwierającego nową fabrykę chemiczną w Amgot, to jest chyba nazwa miasta. Rex Luther wygląda dokładnie jak klon mężczyzny, który zaatakował cię i dziwnych kolesi, tak? Czyli lead you safely to the surface, którzy przeprowadzili cię bezpiecznie na powierzchnię, tak? So you took a quick flight to Amot, czyli tak, szybki lot do Amgot, żeby odkryć połączenia Lutela z Weirim i z obcym statkiem, ale bezpośredni kontakt z Lutelem jest niebezpieczny. On nie jest klonem, który ci pomógł. And there are other people. I inni ludzie, coś tam z wizytą, z Lacey Loon, to zobacz się z Lacey Loon. Z kolegą, z Marta Kent, Strikeout Rex Luther Hotel. Dawaj do hotelu. Kurczę, myślałem, że muzyczka będzie ty-dy-dy-dy, tak jak w Adam's Family, tak zabrzmiało na początku. No muszę przyznać, że jak się tak by przechodziło wszystkie części po kolei, to by no poznał całą tą dosyć ciekawą fabułę, jakby nie patrzył. No dobra, zobaczmy, co się będzie działo dalej. Jest cicha noc. Buying cherry cola strikes in a great way to get arrested by the local contaminant. A, dobra, coś znów mnie ktoś aresztował. Co decyduje? No zobaczmy, co decyduje. You decide to. Zdecydujesz, dobra, krótki spacer, przyspieszając chód, you suddenly spot a clone female. Nagle zauważasz klon kobiety. Tak, jesteś pewna, że to jest klon kobiety. Idącą w kierunku wyjścia. Dobra, rzeczy zaczynają jakoś coś tu wyglądać chyba dziwnie. A i mamy klona. Dwie rzeczy. In playing with the certain dangerous. Dwie rzeczy do rozpoznania. Niebezpiecznych obcych, tak? Jaki rodzaj zabawek, broni one używają, tak? Jak szybko możesz uciec z kłopotów?
idź za kobietą, zostań i zobacz, co się stanie później. Idź na górę do pokoju. Dobra, zobaczmy, co się stanie później. Jeszcze inny klon kobiety przyszedł i skierował się w kierunku wyjścia. To było to, że zdecydujesz się iść. Nie możesz opuścić takiej okazji znowu. The clone, coś tam, brisk pace, nie wiem co to jest. She heads down a dark back alley without hesitation. Idę za kimś. You have been zapped by. Haha, zostałem załatwiony chyba. Hands drag you into the darkness. Ręce zaprowadziły cię w ciemność. I niestety koniec gry. No, nie będę dalej tego rozgrywał. W każdym bądź razie dosyć ciekawa fabuła. Trzeba by wszelkie te opcje tutaj rozgryzać. A wszelkie możliwe sposoby, aby grę ukończyć. Więc zachęcam do zabawy tych, którzy chcą się uczyć języka angielskiego, a naprawdę tutaj można kilka takich, no wiele takich zwrotów ciekawych zapoznać, ale oprócz tego, no fabuła myślę, że jest dość ciekawa. Więc nie przedłużając, do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.